Nie wiem, myślę, że dzisiejszy wynik jest pokłosiem wyniku z ostatniego meczu rundy zasadniczej. Nie da się ukryć, że tamta porażka siedzi gdzieś w tym zespole. Jeżeli w górze mieliśmy piłkę na 3-0 z Warszawą, jesteśmy rozczarowani własną postawą, tym, że musieliśmy grać o to 9 miejsce i myślę, że robimy wszystko, co w naszej mocy. Ale mentalnie nie jesteśmy chyba na takim poziomie, na jakim byliśmy jeszcze kilka dni temu. Może tak to wyglądało. Rywal też nie grał tak agresywnie jak w dalszych setach. Zagraliśmy kosmiczny mecz, jeśli chodzi o zagrywkę. 16 błędów, 14 asów. Wątpię, czy jakikolwiek zespół plus ligi w tym sezonie tak zagrał. I to na obcej hali. Myślę, że to jest super wynik, aczkolwiek aż nie do wiary, że się nie przełożył na zwycięstwo. Ryzykowaliście i ryzykowaliście. My cały czas byliśmy z tyłu praktycznie od drugiego seta, więc to jest sytuacja, w której ryzyko jest wskazane. Trudno, no tak było. Dziękuję, powiedział pan generalnie wszystko, więc ja nic nie muszę dodawać. Tak naprawdę no, cieszymy się, że wygraliśmy. Teraz tak naprawdę będzie bardzo ważny mecz. Najważniejszy, ostatni i najcięższy, bo Radą u siebie gra znakomicie i przypuszczam, że oni raczej jadąc tutaj właśnie stawiają na to, że nawet jeśli im się tutaj noga podwinie, to u siebie na pewno będą walczyć i w tym złotym secie będą chcieli wygrać. Cały czas to było kontrolowane w pierwszej części sezonu zasadniczego. Mieliśmy tam bodajże 12 miejsce. Kontynuowaliśmy swoje zwycięstwa, swoją grę, własną grę i mieliśmy szansę właśnie wskoczyć na to. Tak naprawdę, gdyby nam się noga nie podwinęła z tym Szczecinem, może nawet byśmy skoczyli na to 8 miejsce. Była taka szansa. Przyznaj mi pani rację. Oczywiście. No, więc generalnie bardzo się... Tak, no cały czas goniliśmy. Goniliśmy dlatego, że na początku sezonu mieliśmy zawsze tych najsilniejszych. Później mieliśmy tych słabszych, tak jak teraz. Już pod koniec tej rundy zasadniczej mieliśmy zespoły, z którymi musieliśmy wygrywać. No i tak się właśnie stało. Tam drużyny zaczęły gubić punkty, zaczęliśmy właśnie odrabiać. No i tak się stało, że wylądowaliśmy na 10.